Tapping. Cóż to jest tapping? No, to jest element warsztatu artykulacyjnego, każdego gitarzysty powinien być. To jest po prostu uderzanie struny z tapowania, uderzania. Jest to, można powiedzieć, dodawanie kolejnego dźwięku, drugiego dźwięku, kolejnego dźwięku podczas grania jakiegoś fragmentu. Jednak tapping ma różnych wiele odmian. Na zasadzie możemy go użyć do arpeggio, możemy go użyć po prostu na strunie jednej, może na dwóch strunach, możemy go użyć do grania po prostu dźwięków w pobliżu. Na zasadzie po prostu zamiast piórkiem i palcami to po prostu sobie tappingiem to gramy. Możemy tapping robić dwoma dźwiękami, uderzając, prawda, jakieś. Coś takiego, więc na tym polega tapping. Pierwsze ćwiczenie z tappingu, które zrobimy od razu przy okazji, nie ma, że sobie gadamy po prostu, to jest takie ćwiczenie, gdzie mamy tapping. Tapping robimy palcem wskazującym prawej ręki na 12 progu, struna trzecia, natomiast dwa dźwięki robimy na strunie czwartej i siódmej. No i teraz jedną z wersji tych ćwiczeń to jest taka, że uderzamy najpierw na 12 dróg. Ważne jest tutaj to, że gramy trzy dźwięki. Czyli można powiedzieć taki tapping triolowy, trójdźwiękowy. Zaczynamy od 12 progu, gram 12, 4, 7. To nie jest trudne, to trzeba tylko nabrać tej kij wprawy, że gramy, rytm grany jest triolowy, czyli raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, ty, 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 ty. W ten sposób, nie czwórkowy, tylko triolowy. Dobra, nieważne, zaklepałem się. W każdym razie spróbujmy to jeszcze raz zagrać na spokojności. 12, 4, 7. Czyli 12, 4, 7, a później gram 11, 4, 7. Przechodzę ze strony trzeciej na czwartą, na piątą, na szóstą. U mnie jest jeszcze siódma. W każdym razie u was trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. Oczywiście możemy to zagrać też na pierwszej, na drugiej. W trakcie też robić, że zmieniać palce, czyli ja robiłem siódmy próg czwartym palcem, to zrobić trzecim palcem, drugim też, żeby wyćwiczyć wszystkie. Oczywiście to jest jedno z wielu ćwiczeń, które będziemy robili. Waszym zadaniem jest po prostu ogarnięcie tego ćwiczenia, granie go po wszystkich strunach. Thank you.
Łatwo tutaj zauważyć, że wracając do poprzedniej lekcji, w której mówiłem o izolacji ćwiczeń, jeżeli tutaj gramy ten motyw więcej razy, oczywiście nikt nam nie broni zagrać coś, to może być fragment solówki, po prostu gramy tapping taki dłużej. Jeżeli go gramy właśnie dłużej, troszeczkę go jakby odizolujemy, to zaczyna też ten dźwięk, coś tu lata, zaczyna też ten dźwięk płynąć. Tak słychać wyraźnie, że on, znaczy nie to, że na początku nie płynie, tylko że po prostu jak go gramy, czujemy, że on tak zaczyna tak się zlewać te dźwięki. I właśnie to jest ten docelowy, to jest to docelowe też brzmienie tappingu, aczkolwiek jeżeli gramy go bardzo szybko, to w ogóle te dźwięki się zlewają, prawda? Tak jak na przykład było tu. Dobra, trochę się zapędzam, to będą też następne ćwiczenia. Dobra, czyli to mniej więcej tak wygląda tapping. Będziemy oczywiście, jeżeli chcecie, zrobię, będę robił szybciej te następne lekcje z tappingu, bo to jest tych ćwiczeń bardzo dużo. Jednak zasada jest prosta. Uderzamy palcem tym albo tym. Niektórzy robią tak, że ja na przykład robię tak, że po prostu, no właśnie, o tym nie powiedziałem, a bardzo przepraszam. Jeżeli gram piórkiem, to jeżeli chcę grać tapping, mogę grać tapping palcem fakerem. Owszem, wtedy punkt oparcia ręki jest nadgarstka na strunach. Wtedy mogę tym operować. Ja natomiast robię tak, że po prostu, jeżeli gram piórkiem w dwóch palcach, wskazującym i kciukiem, to jeżeli ja gram tapping, to go piórko chowam. Robię w ten sposób. Czasem jest tak, że ja chodzę z piórkiem i się zastanawiam, gdzie to piórko jest, a ono po prostu, o, hello, tutaj jest. Po prostu przesuwam się, na przykład załóżmy jakąś mam frazę. I po prostu sobie chowam piórko tutaj. Niektórzy na przykład robią tak, że po prostu biorą piórko do ust i wtedy to sobie tutaj grają, ponieważ tappingi też mogą być tutaj dwoma palcami, mogą być nawet trzema palcami, więc to naprawdę mogą być różne cuda. Niektórzy grają też tak, że tapping jest, że mamy cztery dźwięki zagrane po prostu tappingiem, tak, więc naprawdę możliwości jest bardzo dużo. Wtedy kostka bardzo przeszkadza, bo nie bardzo jest gdzie ją dać, no chyba że pod pierwszy palec, ale wtedy on powoduje skurczenie pozostałych, więc też nie za bardzo mogę ruszać, bo sobie tu piórko trzymam. Jeżeli mam tak, to mogę wszystkimi ruszać palcami, prawda? Więc dobra, to na razie jest jedno z pierwszych ćwiczeń odnośnie tappingu. Piszcie w komentarzach, jeżeli chcecie więcej, to piszcie jak najbardziej. No i cóż tam jeszcze powiedzieć? No bo jak będzie 10 tych komentarzy, żeby zrobić jak najszybciej następne, to wtedy zrobię jak najszybciej i postaram się wrzucić od razu, jak tylko wyłapię, że te komentarze weszły, że tyle ich jest. 10 komentarzy, niech będzie 10. No i dzięki za oglądanie, subskrybujcie kanał i wypatrujcie następnych filmów. Codziennie o 17 nowy film.